Witajcie w Gablotkach, czyli podcaście, w którym opowiadam historie ukryte w gablotach polskich muzeów. Z tej strony Martyna Kliks, a to jest 36. odcinek podcastu i 10. z cyklu Eksponaty. Odcinek o jednym z najcenniejszych obrazów, jakie mamy w Polsce, bo namalowanym przez artystę ze ścisłego europejskiego, a może nawet i światowego topu, Domenikosa Teotokopoulosa, czyli przez El Greca. Wiedzieliście, że mamy obraz El Greca w Polsce? Mamy. Został odkryty na początku lat 60., ale możemy go oglądać dopiero od 2004 roku. Trochę to dziwne. No właśnie. Dlaczego tak długo trzeba było czekać? Mieliśmy El Greca i przez lata nikt nie mógł go zobaczyć. To jest nie do pomyślenia. Więcej, prawie nikt nie wiedział, gdzie on w ogóle jest i co się z nim dzieje. I dziś opowiem właśnie taką historię. Historię pełną niejasności, które dopiero od niedawna udaje się rozwiewać. Historię niedomówień. Historię wymownego milczenia. Taką historię zza muzealnych kulic, za którymi nie zawsze jest elegancko i nie zawsze jest miło. Ale na szczęście historię, która kończy się happy endem, choć, jak sami się za chwilę przekonacie, na początku to wcale nie było takie oczywiste. Opowiem tę historię w kilku obrazach. Będzie trochę tak jak w teatrze, bo będą kolejne akty i wtedy będzie kompletna zmiana scenografii. Będziemy się przenosić w miejscu i w czasie. Będzie plebania w niewielkim miasteczku na Podlasiu w latach 60. Będą pachnące nowością wnętrza Muzeum w Siedlcach i będzie też warszawski antykwariat na początku XX wieku. I tutaj właśnie zaczynamy. A konkretnie w 1927 roku. Elegancką ulicą Bracką, z szerokimi chodnikami po obu stronach, na których spokojnie mogłyby minąć się dwie pary, zdecydowanym krokiem idzie mężczyzna. Szczupły, mniej więcej 40-letni. To Stanisław Szepietowski. Jest księdzem, przyjechał do Warszawy z Kazimierza Dolnego. Mieszka w Kazimierzu od kilku lat, w klasztorze uczy religii, ale mieszkańcy Kazimierza po latach będą go przede wszystkim wspominać jako założyciela Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza, wielkiego wielbiciela sztuki i to nie tylko sztuki tej lokalnej, ale w ogóle sztuki, wielbiciela i też kolekcjonera. O tej jego pasji wiedzieli i znajomi, i krewni. Wiedział m.in. Franciszek Dąbrowski, który także był księdzem i to księdzem proboszczem. Może i w niezbyt wielkiej, niezbyt znanej parafii, bo w Kosowie Lackim na Podlasiu, ale proboszcz to jest proboszcz. Dąbrowski wymarzył sobie portret swojego patrona, czyli świętego Franciszka i Stanisław mu taki portret znalazł na Brackiej, na którą właśnie wracamy. Stanisław zatrzymuje się przed witryną kamienicy pod numerem 8, ściąga czapkę, otrzypuje się lekko i teraz dokładnie widać jego duże oczy i lekko opadającą lewą powiekę. Zdecydowanie naciska klamkę i wchodzi do środka, do antykwariatu Michała Ryka. Uśmiecha się do antykwariusza, lekko się kłania, oni już się tak mniej więcej znają, widzą się nie pierwszy raz. I zaczyna się rozglądać. Przegląda grafiki, przegląda stare książki, bierze głęboki wdech, mocniej ściska czapkę w dłoniach i pyta, czy może znajdzie się dla niego jakieś przedstawienie świętego Franciszka. Nie ma wielkich nadziei, ale zawsze warto, a nuż, a może. Zaskoczenie, bo antykwariusz wyciąga spory obraz, tak na oko ma metr wysokości i pokazuje go Stanisławowi. No, bez wątpienia jest na nim święty Franciszek. Można to poznać po habicie, a za tym Franciszkiem jest takie ciemne tło, może chmury, ale właściwie to trudno powiedzieć. Jest w tym obrazie coś przejmującego. To jest pewnie przez to światło, które jest mocno skupione na twarzy mężczyzny, a może to jest przez wyraz tej jego twarzy, jednocześnie spokojnej i napiętej. A może przez błysk w oku. W każdym razie Stanisław nie zastanawia się długo i kupuje ten obraz.
Jesteśmy na Podlasiu, jest październik 1964 roku i tak jak teraz, żółkną drzewa, spadają kasztany i żołędzie, a wieczorami jest już całkiem chłodno, właściwie to zimno. To się nie zmieniło, ale zmieniło się wszystko inne, a na pewno bardzo dużo, szczególnie w Kosowie Lackim, który w 64 roku był po prostu sobie niewielką miejscowością położoną 120 km od Warszawy, a teraz jest tym Kosowym Lackim, tym od El Greca. Ale po kolei. Jak to zwykle w takich niewielkich miejscowościach bywa, najważniejszym budynkiem jest kościół. Pod ten w Kosowie Lackim podjeżdża właśnie niebieskie auto. Niezbyt szybko podjeżdża, bo to jest Nysa, a konkretnie Nysa Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wysiadają z niej dwie młode kobiety, Izabela Galicka i Hanna Sygietyńska. Widać, że się znają, że się lubią, może nawet się przyjaźnią. Zaraz za nimi wysiada mężczyzna, to jest Witalis Wolny, ma ze sobą aparat fotograficzny, jest fotografem. Wszyscy razem idą na plebanię, konkretnie do kancelarii. Tam rozmawiają z księdzem, okazuje się, że przyjechali w sprawie inwentaryzacji. Spisują, fotografują zabytkowe obiekty w całej okolicy i Kosów Lacki jest po prostu kolejnym punktem na mapie ich inwentaryzacyjnej podróży. Ksiądz Stępień opowiada o kościele, pokazuje im księgi parafialne. Historyczki sztuki przeglądają je z uwagą, dopytują o szczegóły, ale właściwie nic szczególnego nie znajdują. Wreszcie zbierają się do wyjścia i kiedy już mają się żegnać, to przez uchylone drzwi do mieszkania księdza zauważają, że wisi tam obraz, który przedstawia świętego Franciszka. Pytane później o ten moment, zresztą pytane wielokrotnie i pytane przy różnych okazjach, mówią, że właśnie wtedy, w tym momencie po plecach przebiegły im ciarki. Pytają, czy mogą podejść do obrazu bliżej, czy mogą mu się lepiej przyjrzeć. Ksiądz się godzi, jest właściwie lekko zdziwiony, bo to jest taki obrazek, właściwie którego nikt nie chciał. On został pewnie po którymś proboszczu, trafił do dzwonnicy, a tam była rupieciarnia, więc on był przeznaczony do wyrzucenia, on czekał na spalenie. No ale tam był święty Franciszek, to trochę żal go było wyrzucić. Obraz jest faktycznie trochę pokiereszowany, jest lekko uszkodzony. Poza tym jest bardzo brudny, ciemny, pewnie jest też przemalowany. No ale coś w nim jest. Witalis robi zdjęcie, bo Iza i Hanka mają takie przeczucie, że to jest coś wyjątkowego. Notują swoje pierwsze wrażenia. Między innymi to, że może to jest obraz jakiegoś Hiszpana, że jest hiszpański. Obie są bardzo podekscytowane i obiecują sobie, że będą tę sprawę badać dalej i że na pewno tu wrócą. Może nie musiałyby tu wracać, gdyby miały na przykład znajomości w komitecie partii, bo tak zasugerował ksiądz, który chciał wymienić obraz za blachę na dach kościoła, a bez znajomości w pewnym momencie w Polsce naprawdę trudno było takie rzeczy załatwić, no ale cóż, one nie znały nikogo w partii, więc wróciły do Warszawy bez obrazu, ale ze zdjęciem i z notatkami, a święty Franciszek, może hiszpański, został u księdza. Znowu jesteśmy w Kosowie Lackim, ale od tej pierwszej wizyty badaczek z Instytutu Sztuki Pan sporo się zmieniło, bo były kolejne wizyty i były kolejne badania. Przyjechał inny fotograf i zrobił mnóstwo zdjęć, bardzo taką dokładną dokumentację obrazu. Były też niekończące się konsultacje. Izabela Galicka i Hanna Sygietyńska analizowały pracę pod każdym możliwym względem, żeby ustalić przede wszystkim, kto ją namalował. I wreszcie, po 2 latach od odkrycia obrazu, ukazał się ich artykuł w Biuletynie Historii Sztuki. Bardzo ważny artykuł. Artykuł, w którym historyczki sztuki twierdzą, że święty Franciszek z Kosowa Lackiego to obraz El Greca. Całe środowisko się zagotowało.
Część się cieszyła, część zazdrościła, część powątpiewała, a czasem wszystko naraz. Informacja poszła dalej. Święty Franciszek ze stercy śmieci w dzwonnicy trafił na pierwsze strony gazet i zaczęło się o nim robić bardzo głośno. Do Kosowa zaczęli przyjeżdżać dziennikarze. Przyjeżdżali też badacze, żeby zobaczyć obraz na własne oczy. I właśnie z taką grupą jesteśmy teraz w Kosowie Lackim. Jest Hanna Sygietyńska, tym razem sama, bez Izy Galickiej, która akurat wyjechała na stypendium do Spoleto, ale Hania wszystko dla niej notuje, tak żeby nic jej nie umknęło z tego spotkania, bo to jest niezwykle istotne spotkanie. Do Kosowa przyjechali m.in. Jan Białostocki. Teraz to jest ikona polskiej historii sztuki, ale już wtedy bardzo ceniony badacz. Z nim razem jest Marek Roztworowski, kurator Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, późniejszy minister kultury i sztuki. Jest też z Poznania Anna Dobrzycka, która jest specjalistką od malarstwa nowożytnego. No można powiedzieć, że to jest taki dream team specjalistów, których wysłał tutaj profesor Lorenz, wtedy dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, i wysłał ich do Kosowa, żeby dokładnie sprawdzili tego nowo odnalezionego świętego Franciszka. Czy to jest El Greco, czy to nie jest El Greco? Wszyscy więc stoją przed plebanią. To dziwne, że na zewnątrz, ale postanowili wynieść obraz na powietrze i obejrzeć w naturalnym świetle, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Ale wątpliwości są. Hanka, przypuszczam, że musiała być bardzo zdenerwowana, zapisuje każde słowo. Jej długopis porusza się po kartce coraz szybciej. Zapisuje również to zdanie, które pada właśnie teraz. Jan Białostocki podnosi głowę znad obrazu i mówi: El Greco na pewno nie. I to zdanie Hania zapisuje z wykrzyknikiem. I to nie z wykrzyknikiem zostaje na długo w sercu i Hani, i Izy. I nie wymarzą go nawet późniejsze gratulacje profesora i to, że powiedział, że cieszy się, że się pomylił, ale podobno nigdy nie przeprosił. Teraz jesteśmy w Warszawie, w Śródmieściu, na ulicy Kruczej. Nie jest późno, ale już palą się latarnie, palą się neony. Pali się też w światło w kiosku i właśnie ten kiosk mija samochód osobowy, który jedzie dość szybko i zwalnia dopiero przy blokach. Tak zwalnia, że widać, można się zorientować, że szuka konkretnego adresu. Wreszcie parkuje, kierowca wysiada, otwiera tylne drzwi i wyciąga z tyłu dość spory i chyba ciężki pakunek, w każdym razie na pewno nieporęczny. Nerwowo się rozgląda, to jest dziwne, i energicznym krokiem wchodzi do budynku. Idzie po schodach. Kiedy staje już pod drzwiami mieszkania, jest nieźle zasapany, to znaczy, że paczka naprawdę jest ciężka. Otwierają mu dwie kobiety, to jest Maria Ortwein i Zofia Blizińska, i mówią, żeby szybko wchodził do środka, zamykają drzwi na zasuwkę i jeszcze na wszelki wypadek na łańcuszek. To są takie czasy właśnie. Kładą paczkę na stół, rozpakowują i już na pierwszy rzut oka widzą, że obraz wymaga dużo pracy. Ale mają dobre przeczucia, bo naprawdę to może być El Greco. Czytały artykuł w biuletynie i widzą, że to, o czym pisały Galicka i Sygietyńska, czyli ukośne, krzyżujące się pociągnięcia pędzla, bliki w oczach, ślady pędzla właśnie charakterystyczne dla El Greca, wszystko to widać. Cieszą się. To jest bardzo dobrze, że wreszcie, w końcu biskup zdecydował się na konserwację tego obrazu. Od odkrycia minęło już 10 lat i to jest naprawdę najwyższa pora. Wielka szkoda, że nie mogą skorzystać z pracowni i to wszystko muszą robić tutaj w prywatnym mieszkaniu, w domu, ale nie ma wyjścia. Takie decyzje, wszystko ma być w ścisłej tajemnicy, bo biskup bardzo boi się kradzieży. Sytuacja polityczna wtedy w Polsce była trudna, a kontakty na linii państwo-kościół, no, napięte. A obraz należał do kościoła. I byli podobno tacy, którzy woleli, żeby należał do państwa. Dlatego właśnie biskup uznał, że najlepszą ochroną będzie tajemnica.
O tej konserwacji wie zatem tylko garstka osób, wiedzą konserwatorki i wie też profesor Bogdan Marconi, który nadzoruje ich pracę. I tyle. I koniec. Nie wiedzą o tym Izabela Galicka i nie wie o tym też Hanna Sygietyńska. One nie mają pojęcia, co się w tym momencie dzieje z obrazem. I dopiero później dowiedzą się, że konserwatorki, pozbywając się kolejnych warstw przemalowań, odkryły podpis. Domenico Steotocop, czyli sygnaturę El Greca. I to jest sygnatura, która rozwiewa wszelkie wątpliwości. Koniec podśmiechiwania się, koniec lekceważenia. Obie mogą odetchnąć. Mogą odetchnąć, ale nie mogą zobaczyć obrazu, bo ten znika i to znika na kilkadziesiąt lat. Jak tłumaczy właściciel obrazu, czyli kościół, żeby go chronić. października 2004 roku. Stoimy wciśnięci w kąt jednej z sal muzealnych w diecezjalnym muzeum w Siedlcach. Pomieszczenie jest wypełnione po brzegi, jest strasznie duszno, cały czas błyskają flesze i gdzieś pomiędzy czarnymi sutannami zauważamy Izabelę Galicką i Hannę Sygietyńską. Uśmiechają się i widać, że są bardzo przejęte, są nawet wzruszone, bo wreszcie po 40 latach tęsknoty mogą zobaczyć swojego świętego Franciszka i to na muzealnej ścianie. Obraz jest wreszcie bezpieczny i jest wreszcie dostępny dla wszystkich i tak powinno być od dawna. Na konferencji prasowej, która towarzyszy temu oficjalnemu otwarciu, padają ważne pytania. Na przykład o to, czy na pewno ten obraz powinien być w Siedlcach. Czy to jest dla niego dobre miejsce? Odpowiada ksiądz Drost, który jest twórcą Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. On tak lekko się obrusza. Wypomina pani pytającej niecierpliwość, że przecież dopiero wczoraj skończyły się prace nad wystawą. Pani jeszcze dobrze nie zdążyła jej zobaczyć i już ma pani wątpliwości, czy Siedlce to jest dobre miejsce. Myślę, że dziennikarka nie do końca to miała na myśli. Pytała, moim zdaniem, raczej o to, czy Siedlce dadzą radę przyciągnąć zwiedzających. Czy przez to, że El Greco wystawiony jest w stosunkowo mało znanym muzeum, nie sprawi, że mniej osób zobaczy ten obraz. Ksiądz Drost odpowiada, że nie wszystkie topowe dzieła muszą być przecież w dużych muzeach centralnych, bo one, tu będzie cytat, wystarczająco już nagrabiły i raczej powinny zacząć zwracać to, co zabrały do regionalnych ośrodków. No i tutaj wchodzimy na grząski grunt, ale ten temat może nie dzisiaj. Obchodzimy go bokiem, czyli kompromisami, które pogodziły Siedlce i pogodziły duże ośrodki, a tymi kompromisami są wypożyczenia obrazu na wystawy czasowe. Polski El Greco w 2014 roku pojechał na przykład na wystawę do Warszawy, do Zamku Królewskiego, potem był też w Krakowie, najpierw na wystawie, a potem na dłużej na konserwacji, w wyniku której zresztą powiększył się i to o 7%. Dostał też wtedy nową ramę, takiego można powiedzieć Mercedesa wśród ram, bo to jest rama mikroklimatyczna i ona ma zabezpieczać obraz przed dalszymi zmianami i w ogóle wszystkimi zewnętrznymi zagrożeniami. I bardzo dobrze, bo między innymi dzięki tej ramie obraz może bezpiecznie podróżować. Na przykład jeszcze w tym roku będzie podróżował do Warszawy. Chociaż to nie jest potwierdzona informacja, ale w wywiadzie udzielonym Radiu SK na początku września dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach Robert Mirończuk powiedział, że El Greco jedzie na pół roku do Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę na 800-lecie napisania przez Dantego Boskiej Komedii. Nie wiem, nie znalazłam w innym miejscu informacji na ten temat. Koniecznie dajcie znać, jeśli coś wiecie o tym. Napiszcie do mnie najlepiej na Instagramie. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o obrazie i o jego historii, jeszcze bardziej się w nią zagłębić, to możecie albo sięgnąć po książkę Polski El Greco Katarzyny Kowalskiej z 2018 roku. To głównie właśnie na niej i na rozmowach z Izabelą Galicką przede wszystkim opieram się w tym odcinku. Możecie też obejrzeć film
i on też jest z autorstwa Katarzyny Kowalskiej, miał swoją premierę na początku tego roku i ma taki sam tytuł jak książka, czyli Polski El Greco. To jest taki film dokumentalny, ale fabularyzowany. Powstał przy współpracy Instytutu Pileckiego i TVP i właśnie na platformie TVP można go obejrzeć. I obojętnie co uważamy o TVP, to trzeba docenić, że ten film powstał. I też, że rola badaczek, historyczek sztuki Izabeli Galickiej i Hanny Sygietyńskiej jest w nim mocno podkreślona. Bo to jest zdecydowanie krok w dobrą stronę na wielu poziomach. I jeszcze na koniec, właśnie zaczął się kolejny rok akademicki i pomyślałam, że ten odcinek zadedykuję Julce, Agacie, Emilianie i wszystkim innym młodym badaczkom i badaczom z życzeniami, żeby wasza praca była zauważana i żeby była doceniana i żebyście na to docenienie nie musieli czekać tyle co odkrywczynie polskiego El Greca. To tyle. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia na Instagramie i do usłyszenia.